Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie, z tej strony Juken, a dzisiaj moi drodzy będziemy lecieli z Mostaru do Rumunii, do Krajowej, tak się nazywa ta miejscowość, czy też miasto. Będzie to odcinek gameplayowy bez zbędnego gadania z muzyczką tle. Założenie takie, zobaczcie, trzy wózki widłowe na jednej wielkiej, ogromnej lawecie, także cel jest nie uszkodzić ładunek, cel jest, żeby było doskonale, ale też podejmuje wyzwanie, aby w miarę możliwości nie dostać żadnego mandatu za jakąś pierdołę, no ewentualnie za prędkość może, natomiast nie rozwalić i jechać jak najbardziej w 100%, jak to się da realistycznie. Także czy mnie się to uda? No to moi drodzy, zobaczymy. Możecie już w tej chwili obstawiać, czy mnie się to uda. Odcinek, tak jak mówię, bez zbędnego gadania z muzyczką w tle. Więc ja się zaraz wyciszam was, prosząc oczywiście już tradycyjnie o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. Zawsze to dla zasięgów pomaga. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Droga. Że możecie obserwować tę oto trasę. Mamy do przebycia, no taką krótką wziąłem, żebyście za długo nie musieli oglądać. Raptem 638 km, 11,5 godziny. Na 20 powinniśmy być na miejscu. A czy wydarzy się coś po drodze? No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, więc już też tradycyjnie życzcie mi szerokości i przyczepności. Tak jak mówię, będę starał się jechać jak najbardziej realistycznie, bo to, co ostatnio zrobiłem, to była troszkę taka szaleńcza jazda i też kilka osób do mnie napisało, spróbuj podjąć wyzwanie i jechać realistycznie. Chcielibyśmy zobaczyć, czy ty umiesz jeździć realistycznie. Oczywiście, że umiem, będę jeździł z migaczami, ze wszystkim, chociaż czasem wyprzedzę, nie powiem, że nie, bo w świecie realnym też czasem się taki gość znajdzie, co wyprzedza. Więc jedyny mandat, jaki może mi się trafić, to za prędkość, chociaż też powiem wam szczerze, troszkę niesprawiedliwe jest jeśli przyznawanie tutaj mandatów za kolizje, których mam całkiem sporo, a niestety często jest tak, że to jakiś gałgan po prostu zmienia pas, wjeżdża we mnie, ja za to dostaję mandat. Już by było, dobra, to ja się zamykam, skupiam się na drodze. No, także lecimy, moi drodzy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonych prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości.
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości.
pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony.
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czasem, moi drodzy, z gorącymi pozdrowieniami dla tych, którzy jeszcze oglądają. Zatrzymałem się, jak myślicie dlaczego? Po to, żeby zrobić fajną miniaturkę na naprawdę niesamowitym, malowniczym tle, by uwiecznić te widoki. A jak widzicie, jazda i robienie miniaturki w jeździe średnio mi wychodzi, grozi to wypadkiem, więc po prostu się zatrzymałem. Lecimy, moi drodzy, jeszcze 425 km przed nami. Z mandatami póki co, jak widzicie, no nie ma tragedii. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A my lecimy dalej.
dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w prawo. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda.
prawej stronie. Zjedź z rondla. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedź prosto. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości.
zwolnij. Jedziesz po dużej dozwolonej prędkości.
rozwoju. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Thank you.
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka.